Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj 11 dzień grudnia, poniedziałek. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Trwa dobra sesja polskiej giełdy w piątek. Główny indeks zyskał około 0,8%, a MWIG 40, czyli indeks średnich spółek, zyskał ponad 1%. W skali tygodnia również wszystkie indeksy zakończyły zeszły tydzień na plusie. Szeroki indeks WIG zyskiwał już czwarty tydzień z rzędu. Gdyby nie spadek indeksu WIG 20 w poprzednim tygodniu o 0,01%, to również indeks 20 największych spółek polskich zyskiwałby 4 tygodnie z rzędu. Ale w ostatnim czasie mimo wszystko warto podkreślić, że widać dominację byków na polskiej giełdzie. W piątek 16 z 20 spółek w indeksie WIG 20 zakończyło dzień na plusie. Pozytywnie wyróżniało się m.in. JSW, który zyskał ponad 5%, czy CD Projekt, który zyskał około 3%. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła wzrosty. Trzy główne indeksy, Dow Jones, S&P oraz Nasdaq, zyskały około 0,4%. Sporo informacji z rynku amerykańskiego w piątek. Po pierwsze, amerykańskie payrollsy, czyli liczba miejsc pracy w listopadzie, została utworzona, nowych miejsc pracy w listopadzie utworzono 199 tysięcy, powyżej oczekiwań analityków, którzy zakładali 183 tysiące i więcej też miesiąc do miesiąca, bowiem w poprzednim miesiącu ta liczba nowych miejsc pracy wyniosła 150 tysięcy. Po drugie, stopa bezrobocia wyniosła 3,7%, w Stanach Zjednoczonych zakładano 3,9%. I ostatnia informacja związana z badaniem i raportem Uniwersytetu Michigan, który wskazuje, że optymizm wśród konsumentów utrzymuje się na całkiem wysokim poziomie, znacznie powyżej średniej oczekiwań analityków i to też w kwestii m.in. zakotwiczenia inflacji. Te wszystkie dane spowodowały, że piątkowa sesja była na plus. Amerykańscy konsumenci, inwestorzy oczekują coraz bardziej miękkiego lądowania w gospodarce, czyli zakotwiczenie inflacji już na tych niższych poziomach, uniknięcia recesji i możliwe obniżki stóp procentowych w kolejnym roku już przez Fed. Na azjatyckich parkietach poniedziałkowa sesja przyniosła wzrost, m.in. japoński Nikkei zyskał 1,5%, ale i pozostałe główne indeksy na tamtejszym rynku zaczęły dzień i zakończyły dzień nad kreską. WIG 20 w pierwszej godzinie handlu również zyskuje i wybija się ponad granicę 2300 punktów. Komentarz ze spółek rozpocznijmy od Intercars, który poinformował w wywiadzie jeden z członków zarządu, że po pierwsze przychody w listopadzie wyniosły prawie 1,7 miliarda złotych, to jest 10% więcej rok do roku. A w całym 2023 roku grupa spodziewa się wzrostu przychodów o 20% rok do roku, a więc te listopadowe dane trochę zaniżają oczekiwania całego bieżącego roku. Po drugie, w 2024 roku spółka spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, tym razem na poziomie 13-15%. W kolejnych latach zarząd też spodziewa się wzrostu aut z silnikami hybrydowymi. Drugie, Polimex Mostostal, który piątkowej sesji nie mógł uznać za udaną po informacji, która ukazała się właśnie w trakcie sesji. Okazuje się, że PGNiG Termika wezwała do zapłaty kar w kwocie ponad 244 milionów złotych. Kary ma zapłacić konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. Mitsubishi i Polimex Mostostal, który ma 27% w tym konsorcjum. Chodzi o budowę bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Okazuje się, że dotyczy awarii turbiny parowej, którą, jak Polimex podkreślił, nie odpowiadał za jego budowę. Mimo wszystko Polimex informuje, że nie pozostaje w kontakcie w celu wyjaśniania tej sprawy. Sektor bankowy i dane z Komisji Nadzoru Finansowego. Wskaźnik ROE, czyli zwrotów z kapitału własnych w październiku wyniósł 13,12%. Miesiąc wcześniej było to troszkę więcej, prawie 13,5%, ale jeżeli porównamy rok do roku, znaczny wzrost. W październiku zeszłego roku wskaźnik ROE wyniósł 3,62%. Marża odsetkowa netto w październiku była na poziomie 3,8% w porównaniu do niecałych 3 rok wcześniej. Strata w bankach komercyjnych na koniec października wyniosła 6,3 miliarda złotych, ale reszta sektora bankowego wypracowała prawie 33 miliardy złotych zysku netto. KNF podkreśla, że sytuacja sektora bankowego w trzecim kwartale pozostaje stabilna.
Na koniec Wojas i też dane listopadowe 42,5 miliona złotych skonsolidowanych przychodów w listopadzie, to prawie 16% więcej rok do roku. Od stycznia do listopada przychody wyniosły 370 milionów złotych, 24% lepiej rok do roku. Jeżeli mówimy o samej sprzedaży detalicznej, to w listopadzie to było 32,9 miliona złotych, 20% lepiej rok do roku, a sprzedaż detaliczna w całych 11 miesiącach bieżącego roku odpowiadała za 234 miliony złotych, 10% więcej rok do roku. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia już jutro.